Cześć, z tej strony Michał Wedlechowicz z eduэp.pl. Przed nami piąta lekcja naszego mini kursu, w której chciałbym pokazać, w jakich rozmiarach Dali tworzy dla nas obrazy, jakie są to konkretnie proporcje oraz jakie konkretnie rozmiary wyrażone w pikselach. Domyślnie Dali tworzy dla nas obrazy w kwadracie. Ten kwadrat to 1024 piksele na 1024. Dali jeszcze nie ma możliwości wewnątrz up upscalowania tych obrazów, czyli ich powiększania, ale podejrzewam, że jest to rzecz, która zmieni się dosłownie w, w, w niedługiej przyszłości, ponieważ jak wiemy, narzędzia AI są bardzo szybko rozwijane, i jeśli nie, w naszym prompcie nie wprowadzimy żadnych informacji dotyczących właśnie proporcji obrazu, to domyślnie będziemy mieli zawsze kwadrat. Dali tworzy też obrazy w poziomie i w pionie. I jest to, jeśli chodzi o poziom, dokładnie 1792x1024. Jeśli chodzi o pion, to od, jest, są to odwrotne wartości, czyli 1792 na 1024 Teraz, jak stworzyć prompt albo jak dopisać instrukcję w naszym prompcie, aby uwzględnić którąś z tych, tych orientacji. Po prostu wystarczy, że jeśli korzystamy na przykład z języka angielskiego, wpiszemy coś w rodzaju make this image as a horizontal orientation, czyli wtedy otrzymamy obraz, który będzie poziomy, dokładnie 1792 na 1024, albo make image as a vertical for a social media, na przykład. Czyli stwórz ten obraz jako w ułożeniu wertykalnym, czyli pionowym, na przykład na potrzeby social mediów, tak? I wtedy będzie to 1024 na 1792. Możemy tutaj skorzystać również z czatu GPT i wpisać tą komendę w języku polskim, na przykład stwórz ten sam obraz w orientacji pionowej. Wysyłam wiadomość. Świetnie. Jako że, jako, że ChatGPT wykorzystuje technologię Prompt Rewriting, to po prostu mamy nasz prompt, który ChatGPT stworzył na początku, czyli tutaj, w którym została dodana informacja o tym, że obraz ma być bardziej realistyczny, a na końcu jeszcze dodatkowo została dodana informacja o aspect ratio, czyli o proporcji obrazu, tak aby obraz był ułożony wertykalnie. A teraz yy, możemy po prostu. No, a teraz yy, poprośmy ChatGPT, aby stworzył ten obraz. Właśnie, on zawsze tworzy w oparciu o dali 3, tak? To nie, jest, to nie działa w ten sposób, że jest to osobne narzędzie. Te, te narzędzia są ze sobą mocno zintegrowane, tak jak powiedziałem w jednej z pierwszych lekcji tego mini kursu. ChatGPT. Jak widzisz, możemy generować obrazy za pomocą Chatu GPT, ale on zawsze robi to, wykorzystując do tego możliwości, jakie daje Dali 3. A teraz oczywiście ta wersja spełnia nasze oczekiwania. Tutaj Chat GPT pyta, informuje nas o tym, że ma nadzieję, że ta wersja spełnia nasze oczekiwania, więc napiszmy tak. Ta wersja spełnia moje oczekiwania. Ale stwórz, proszę kolejną. W ułożeniu poziomym albo horyzontalnym. I teraz otrzymamy obraz w poziomie. No i okej, okay, znowu widzimy obraz z misiem. Obraz jest pełny magii, jest w nim dużo takich efektów magicznych, baśniowych. Mamy tą rzekę z rybami, mamy naszego Misia na klasycznym rowerze z koszem, więc to wszystko, co tutaj ChatGPT GPT stworzył, jest uwzględnione i widzimy, że te ilustracje, jeśli chodzi o content, nie różnią się jakoś szczególnie między sobą, właśnie dlatego, że mamy bardzo mocno sprecyzowane informacje w, w naszym prompcie tekstu. Możemy sobie też ten prompt skopiować w każdej chwili, a następnie przejść do dali i tam wygenerować dwa kolejne obrazy, ponieważ jak zauważyłeś też różnica polega na tym, że ChatGPT GPT zawsze tworzy nam jedną propozycję, natomiast dali od razu daje nam dwie. Więc przechodzę do dali, tutaj wklejam prompt i wybieram send message. Otrzymaliśmy dwie nowe, horyzontalne ilustracje, dokładnie na podstawie tego samego promptu. Jeśli je pobierzemy, możemy przekonać się, jaki mają rozmiar. Możemy na przykład wybrać sobie tą. Została ona już pobrana. I mamy tutaj rozmiar 1792 na 1024. Dokładnie tak, jak mówiłem na początku. Wiesz już, jak zmieniać proporcje obrazu. Niestety, Dali jeszcze nie potrafi. Powiększać tych obrazów, ale możemy wykorzystać inne do tego narzędzia, na przykład Topaz Labs albo darmowy Pixel PixelCut. Są to również narzędzia oparte o generatywną, sztuczną inteligencję. Natomiast w tym mini kursie to już wszystko. Wprowadziłem Cię w, w podstawowe możliwości DALI, ale jest ich oczywiście więcej. Natomiast. To jak, jak, w nim, jak z nim pracować w praktycznym use caseie i jak wycisnąć z niego jeszcze więcej, o tym dowiesz się w sprincie technologicznym, który przygotowujemy w edweb, który startuje już 11 grudnia. Dali i Chat GPT w projektowaniu graficznym. To szkolenie, które trwa 21 dni, a zagadnienia, jakie w nim poruszymy, są bardzo rozbudowane, bo, jest to, bo są to podstawy pracy z. Dali 3 i chatem GPT. To pierwszy tydzień tego szkolenia. Drugi tydzień obejmuje zagadnienia związane z zaawansowanym promptingiem oraz możliwościami edycyjnymi. A trzeci tydzień to praca z praktycznym projektem i wykorzystanie do niego możliwości, jakie daje dali. To szkolenie to nie tylko lekcje wideo, ale również lekcje tekstowe, a także społeczność uczestników i konsultacje live wspólnie ze mną, gdzie będziemy omawiać różne Różne przykłady i wspólnie pracować. A na teraz to już wszystko ode mnie. Serdecznie dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach od edu.pl. Mówił do Ciebie Michał Wedlechowicz. Cześć!